Ema, siema. Dlaczego rodzice nie chcą kupić dziecku quada? 7-letniemu, 8-letniemu, 10-letniemu, 13-letniemu? Dlaczego? Ja już wam daję odpowiedź, dlaczego nie chcą kupić. Nie chcą kupić dlatego, że po prostu nie mają czasu. Boją się o was, nie mają czasu, żeby was przypilnować. Nie wiedzą, jak wam przekazać tą wiedzę, żebyście sobie krzywdy nie zrobili. Myślą, że kupując wam quada czy motocykl, zostawiam was samym sobie, no i po prostu obawiają się, boją się, żeby wam się nic nie stało. I to jest główna przyczyna tego, nie? Także rodzice, nie bójcie się kupować takich sprzętów. Postarajcie się poświęcić więcej czasu na to, żeby dziecku przekazać, nauczyć. I będzie na pewno dobrze, nic się nie stanie. To jest taka moja propozycja dla rodziców, żeby się po prostu tego nie bać, ale poświęcić czas, nie? Czyli nie ma jazd w tygodniu, przypuśćmy tak jak rodzic jest w pracy, a przypuśćmy przychodzi weekend, sobota, niedziela, no i przypuśćmy wziąć, poświęcić czasu, popatrzeć na moje filmiki, jak ja uczyłem Kubę. No, to jest też bardzo przydatne. Właśnie dzisiaj tak rozmawiałem ze znajomymi i mówią mi tak. No, mówi, co ty, dla Kuby chcesz 200? A ja mówię, no tak, teraz już chcę 200, ponieważ Kuba sobie dobrze daje radę na tej 180. Przydałoby mu się coś z biegami. Oczywiście no, będzie musiał mieć respekt przed tym sprzętem już, bo wiadomo, jak już puści, wrzuci dwójkę, trójkę, ta maszyna po prostu już będzie drapać mocno. Tutaj na automacie, na jednobiegowym, to wiadomo, jakiś opór quad czuje, no, słabnie. No i tak to po prostu się odbywa. No ale to nic. Chodzi o to po prostu, że no i właśnie tak rozmawialiśmy, że dlaczego? No ale mówią tak, no słuchaj, no faktycznie, ty dużo czasu poświęciłeś dla Kuby, nadal poświęcasz, czyli po prostu przy każdych jazdach jesteś, starasz mu się tłumaczyć, nie puszczasz go samego. No ja bym się bał Kuby puścić samego, dlatego jeździ zawsze ze mną i zawsze no tak pod kontrolą, pod okiem, bo wiem, że na przykład jak ja już się odwrócę plecami, to już po prostu tam sobie już daję ostro po tych garach, a to nie o to chodzi. Po prostu no, nie ma się uczyć na własnych błędach. Później tak, nie, jak już się wdroży, ale to zawsze będzie lepiej. No i to jest taka moja propozycja właśnie dla rodziców, jak oglądają ten materiał. W ogóle będę chciał zrobić coś takiego, że rodzice będą mogli się do mnie zgłaszać. No w obrębie przybyśmy, nie wiem, tak, że do 100 km mogą przyjechać do mnie, jak będę gdzieś na jakiejś miejscówce. Będę zabierał ze sobą, przypuśćmy, quada, dajmy na to 110, no i będę mógł wybrać któregoś rodzica, żeby przyjechał z dzieckiem i pod moim okiem sobie pojeździł, żeby rodzic też zobaczył, jak to się odbywa, jak to wygląda. No może coś takiego wdrożymy, ale no to trochę później to będzie, jak będzie ciepło. Także jeszcze raz chciałem podkreślić, że żeby czasami tak nie patrzeć, że dzieciak 5-6-letni wsiada, tak jak Kuba, no i zasuwa, nie, maneta na maksa. To mówię, tutaj dla Kuby ja poświęciłem dużo czasu. Także rodzice, zmobilizujcie się, jeżeli macie takiego dzieciaka, który po prostu marzy o tym, żeby mieć swój motocykl czy quada, zaangażujcie się trochę i pomóżcie osiągnąć mu to, co by chciał. No dobra, to na tyle wszystko. Nara, hejo, trzymajcie się. Chciałem tylko jeszcze zaznaczyć, że nagrywam Lumixem w 4K. Mam nadzieję, że docenicie tą jakość. Hejo. Oddal się. Oddal się, naprawdę się oddal. Ja nie chcę być tu, mieć tak, a potem ty mi najeżdżasz, nie? Po prostu. Czasem możesz mi najechać, nie wiem, dół, czasem w górę. Tak, żeby to chaos był. Chaotyczne filmy dobrze się ogląda. Właśnie, mamy nowego operatora, znaczy nie, operator stary, Klaudia, ale kamera jest nowa i właśnie testuję, jak ta kamera nagrywa, jakie ma możliwości.
Ocenicie sami, jak to wszystko wygląda. Ja tylko chciałem jeszcze Wam przypomnieć, że jest kod rabatowy na 24 MIX 10 Black Opsom. Sugar coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my home.